Dzień dobry Państwu. To jest tytuł mojego wystąpienia. Ja się zdecydowałem na to, że będę mówił po polsku, ale slajdy są po angielsku. Także w ten sposób także osoby angielskojęzyczne będą mogły skorzystać z tego, co przygotowałem. Proszę Państwa, Open Eyes Economy to jest próba rewizji tak ekonomii, jak i praktyki gospodarczej, która kładzie nacisk przede wszystkim na to, co się dzieje na mikrostrukturze, co się dzieje w firmach, co się dzieje w miastach i co się dzieje w szkole. Dlaczego zajmujemy się miastem? Ponieważ wydaje nam się, że miasto jest tym miejscem, szczególnie duże miasta, w których rzeczywiście ta zmiana dokonuje się najszybciej i może mieć największy wpływ. Jeśli jednak tak miałoby się dziać, to trzeba odrzucić koncepcję miasta idealnego, koncepcję, która wracała w historii urbanistyki wielokrotnie w różnych formach, na rzecz przekonania, że każde miasto musi rozwinąć swoją własną ideę. Co to znaczy w tym sposobie rozumienia idea miasta? To oznacza specyficzny dla tego miasta proces wytwarzania wartości miejskich w oparciu o własny potencjał, o własne zasoby, szczególnie o twórczy potencjał mieszkańców miasta. Jednocześnie po to, by zanegować myślenie o mieście idealnym, wyraźnie podkreślamy, że miasto idea jest koncepcją, a nie jest formułą. My nie zadajemy miastom jakieś formuły rozwoju. To nie jest w linii rozumowania coś nowego po Creative City, Smart City, Intelligent City, Eco City czy Sustainable City. My mówimy, każde miasto musi zdefiniować swoją drogę rozwojową, każde miasto musi określić specyficzny dla siebie sposób wytwarzania wartości. Proszę Państwa, to jest miasto budowane jako miasto idealne. Znajduje się niedaleko Wenecji, nazywa się Palma Nuova. Zostało zbudowane przez genialnego architekta, zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najbardziej dostępnych zasobów końcówki XVI wieku. To miasto jest, istnieje, można tam pojechać, ale to jest skansen. W tym mieście nie ma życia. Nie ma życia w sensie rozwoju, nie ma życia w sensie zmiany. To miasto, które jest wzorem piękna tamtych czasów, jest miastem bez duszy. Jest miastem bez swojej koncepcji rozwojowej. To miasto zostało zadane. Ono nigdy nie rozwijało się w sposób organiczny. Część mojego wystąpienia dotyczy ontologii miasta. Jeśli chcemy rozsądnie rozmawiać o rozwoju miasta, musimy przyjąć pewne podstawowe założenia. Jednym z tych podstawowych założeń jest kwestia przestrzeni. Otóż ta ontologia miejska, którą proponujemy, zakłada, że miasto trzeba widzieć w trzech wymiarach przestrzeni. Przestrzeni fizycznej, przestrzeni wymiany i przestrzeni dyskursu. I granice w przypadku każdego z tych rodzajów przestrzeni są różne. W przypadku przestrzeni fizycznej są sztywne. W przypadku przestrzeni wymiany, w tym wymiany ekonomicznej, ale nie tylko o wymianę ekonomiczną tu idzie, one są płynne. A w przypadku przestrzeni, o której mówimy jako przestrzeni dyskursu, one są wyobrażone, one są lotne. One są lotne. Drugi istotny element budowania ontologii miasta dla podstawy budowania koncepcji miasta idei jest spostrzeżenie, że miasto jest z jednej strony cywilizacją, a więc jest strukturą techniczną, infrastrukturalną. To wszystko, co się mieści w koncepcji przestrzeni zagospodarowania miasta, zagospodarowania przestrzennego, ale miasto jest też kulturą. Jest więc czymś, co łączy to, co materialne i to, co duchowe. I najlepiej to połączenie wyraża to rzymskie rozróżnienie pomiędzy urbs i pomiędzy civitas. Pomiędzy tym, co techniczne, fizyczne, materialne, a pomiędzy tym, co duchowe.
Jeśli nie ma tych dwóch wymiarów, jeśli one ze sobą nie współgrają, to rozwoju miasta nie będzie. To, jak widzimy rozwój miasta, a ja występuję w imieniu dwóch osób, swoim i w imieniu doktora Michała Kudłacza, który jest współautorem tekstu, który znajdziecie Państwo w Open Eyes Book 2. A w zeszłym roku przedstawiliśmy wspólnie jeszcze z Edwinem Bendykiem taki wcześniejszy, bardziej podstawowy tekst. Mówi o tym, że jeśli chcemy działać w przestrzeni miasta tak rozumianej, czyli przestrzeni fizycznej, wymiany i dyskursu, to musimy wprowadzić do dyskusji o mieście wymiar czasu. Że jeśli chcemy dyskutować o rozwoju miasta, to musimy patrzeć nie tylko na to, na ten wymiar funkcjonalny, na synchronię, musimy patrzeć też na następstwo, na diachronię. Jeśli miasta nie mają wymiaru czasu, mogą się rozrastać i się rozrastają, ale nie mogą się rozwijać. A miasta, które się rozrastają, prędzej czy później, doprowadzają do katastrofalnej nierównowagi i upadku. Na tym polega problem wielu miast, że one, koncentrując się na funkcjonalności, na synchronii, rezygnując z wyobrażenia swojej własnej trajektorii rozwojowej, drogi rozwojowej, w istocie rzeczy wpadają w pułapkę rozrostu, a zapominają o rozwoju. Proszę Państwa, kwestia czasu jest dla tego rozumowania kwestią kluczową. Ja powiem w ogóle, że kwestia czasu jest kluczowa dla Open Eyes Economy, dla ekonomii wartości. Nie chcę powiedzieć, że jest najważniejszą kwestią, ale bez niej nie można zrozumieć tego, do czego zmierzamy. Proszę Państwa, wspomniałem o Rzymianach, a tutaj przywołuję starożytnych Greków. Macie Państwo zaprojektowany w wyniku rozmowy pomiędzy młodą graficzką a mną w oparciu o tekst filozofa sposób graficznego ujęcia trzech sposobów rozumienia przez Greków czasu. Pierwsze z tych pojęć, aion, mówi o tym, że jesteśmy czymś, co w czasie istnieje i płynie i ginie. Ten człowiek, który ten sposób rozumie czas, to jest człowiek, który przemija. Czas jest jego panem. On nie ma żadnego wpływu na czas, on się godzi. On jest pasywny. On po prostu trwa i ginie. Pośrodku jest inne wyobrażenie czasu, to, które dominuje w naszej cywilizacji europejskiej. Chronos to czas teraźniejszy. To czas, który my napędzamy. To czas, w którym my staramy się osiągać nasze cele. Ale jest to czas tu i teraz. Kairos to jest czas, w którym podejmuję wyzwanie. Mówię nie, chcę zrobić coś innego, chcę postępować inaczej, chcę dokonać zmiany. Tak jak powiedziałem, nasza cywilizacja oparta o racjonalność techniczną głównie rozumie czas jako czas teraźniejszy, jako czas Kronosu. A to jest animacja, która ma Państwu pokazać, co to oznacza. To oznacza, że my zachowujemy się na zasadzie powtarzalnych cykli. My po prostu robimy stale to samo. To prawda, że efektywniej. To prawda, że sprawniej. Ale to samo. To samo. Na pozór powstaje takie wrażenie, że panujemy nad czasem, bo my ten czas nakręcamy. Ale my nad nim nie panujemy. To on nadal nad nami panuje. Aby panować nad czasem, trzeba podjąć wyzwanie i ryzyko. Kolumb nie płynął do Ameryki. Kolumb płynął do Azji, ale odkrył Amerykę. Bo miał odwagę wyruszyć w podróż. Bo wyznaczył swój czas. Bo wyznaczył swoją drogę. Bo podjął wyzwanie. Bo chciał czegoś dokonać. Tylko wtedy my współwytwarzamy czas. Tylko wtedy możemy wpływać na rozwój miasta. To jest ciąg konceptualny,
który pokazuje, jak powinniśmy dążyć do rozwoju miasta, zaczynając od przestrzeni i jej skalowania, uruchamiając dyskurs strategiczny, który wprowadza element czasu i perspektywę czasu, po to, by kształtować relacje między aktorami miejskimi i w ten sposób wpływać na rozwój. Czyli w istocie rzeczy, jeśli chcemy wpływać na rozwój miasta, to powinniśmy wpływać na relacje, które kształtują się w przestrzeni miasta między aktorami miejskimi. Żyjemy w świecie współzależności z tym, że koncentracja na Kronosie skazuje nas na współzależność eksploatacyjną. Tu nie chodzi o to, że ktoś kogoś eksploatuje, tylko ona polega na tym, że my eksploatujemy dostępne zasoby. Mniej lub bardziej efektywnie. Natomiast jeśli chcemy się rozwijać, to musimy reinterpretować sposób wykorzystania zasobów, odkrywać nowe zasoby i generować nowe zasoby. A to wymaga czasu. To wymaga myślenia diachronicznego. Dzisiejsza gra ekonomiczna jest głównie oportunistyczna, dlatego że zamyka się w krótkich odcinkach czasu. Zamyka się w myśleniu o czasie jako o czymś, co jest zamykane na zasadzie rytmu metronomu, na zasadzie powtarzalnych cykli. W tej chwili już nawet nie kwartalnych, a miesięcznych. Ta część mojego wystąpienia bardzo silnie nawiązuje do wystąpienia Janeza Patocznika, który mówił o gospodarce okrężnej, jest jednym z współtwórców konceptu gospodarki okrężnej na poziomie europejskim. Dlaczego chcemy szukać gospodarki okrężnej? Dlatego, że chcemy zareagować na to, co jest kwintesencją gospodarki oportunistycznej. Na ten model linearnego ekonomizowania, czyli nie liczenia się z konsekwencjami gospodarczymi naszych działań, wypychania ich na zewnątrz. Jak chcemy reagować? Chcemy reagować głównie przez recykling, przez budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. To jest ten sposób myślenia. To jest myślenie o łańcuchu, także o łańcuchu wartości, więc stąd ten obraz łańcucha. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że ten model gospodarki okrężnej próbuje proces ekonomiczny zamknąć w konkretnym, specyficznym procesie technologicznym. Że w istocie rzeczy on jest skoncentrowany na powtarzalności, na domykaniu pętli. I chcę wyraźnie powiedzieć, że to jest zmiana korzystna i trzeba w nią iść. Więc ci, którzy próbują to robić i osyskują efekty, będą lepsi, efektywniejsi, mniej marnotrawni. Ale to nie zmienia charakteru ani gry ekonomicznej, ani rozwoju miasta. Jakie są specyficzne cechy takiego rozumienia, czyli gospodarki okrężnej jako gospodarki o obiegu zamkniętym? Po pierwsze, jest bardzo pracochłonna. Po drugie, na ogół są niższe wynagrodzenia. Po trzecie, jest bardzo energochłonna. Bardzo często koszty są wyższe niż uzyskane efekty. Że jeśli jest korzystna, to przede wszystkim dla dużych organizacji, rzadko kiedy dla małych organizacji. I że bardzo często jest tak, że korzyści uzyskane w jednym punkcie równoważone są przez straty innych organizacji w innym punkcie. Ale najważniejsze jest to, że to nie zmienia charakteru procesu ekonomicznego. To jest ciągle myślenie o krótkim okresie i powtarzalności. To jest ciągle łańcuch. My, przygotowując się do Open Eyes Economy Summit, zorganizowaliśmy kilkanaście różnego rodzaju seminariów i konferencji, także konferencję międzynarodową, która była we wrześniu. Kilka slajdów wziętych z wystąpienia Jonathana Kalena z Oxford University, ośrodka, w którym badania nad gospodarką o obiegu zamkniętym są bardzo zaawansowane. Jonathan Kalen mówi, jak my myślimy o gospodarce okrężnej, to to mamy w głowie. Ale w istocie rzeczy to tak wygląda, czyli prawie obieg zamknięty. A jak się zacznie liczyć, ile poszczególnych materiałów, odpadów podlega recyklingowi i jaki jest wynik, to znaczy ile uzyskujemy dobrego materiału, czyli ile z przetworzenia zużytego aluminium mamy aluminium, to okazuje się, że najbardziej jesteśmy zaawansowani w aluminium, czyli to jest mniej więcej 1/5 okrężności na zużycie aluminium w skali świata, a jak popatrzymy na
beton, którego recyklingowi nie można poddawać, to jest to zero. Proszę Państwa, to jest mapa myślenia o okrężności aluminium w skali świata. Jak ktoś chce się temu przyglądnąć, to refleksja jest natychmiastowa. Jeśli chcemy tak złożony układ zamknąć w jakimśkolwiek procesie technologicznym w jednej organizacji, to błądzimy. To jest niemożliwe. Czyli myślenie o gospodarce o obiegu zamkniętym przez projektowanie technologii i projektowanie organizacji mija się z celem. Sens ma tylko projektowanie systemów. Więc jeśli my mamy dzisiaj sesję krakowską i będą występowało 5 spółek krakowskich, które w skali kraju są jako łącznie, jako środowisko spółek komunalnych, najbardziej zaawansowane, gdy chodzi o obieg zamknięty, to chcę wyraźnie powiedzieć, sztuka nie na tym polega, żeby wodociągi miały swój obieg zamknięty, odpady miały swój obieg zamknięty, ciepło miało swój obieg zamknięty i do tego była włączona komunikacja, tylko żeby to był system, w którym nigdy nie osiągniemy pełnej zamkniętości, ale dokonujemy istotnego skojarzenia różnych rzeczy. Pojawia się synergia ekonomiczna tych działań. To jest to, do czego powinniśmy dążyć. Nadzieje na to, że poprawimy gospodarkę przez cykl zamknięty, przez obieg zamknięty, są naiwnością. Ale jeśli już idziemy w tym kierunku, a jest to słuszne, to koncentrujmy się głównie na projektowaniu systemu. I są kraje, właśnie Słowenia, ze względu na Janeza Patocznika, bo on jest liderem tego ruchu. Są miasta takie jak Maribor, które rzeczywiście osiągnęły bardzo wiele, wprowadzając do tego układu także organizacje pozarządowe, uniwersytety, a nie tylko spółki komunalne. Ale nie o to chodzi w Open Eyes Economy. Naprawdę chodzi nam o to, żeby zmienić charakter gry rynkowej z oportunistycznej na relacyjną. Wtedy analogia łańcucha jest niewłaściwa, bo tego nie zamkniemy w takim obiegu. Nie o łańcuch chodzi, nie o powtarzalność, chodzi o zmianę, o rozwój. Żeby to zmienić, to musimy się zastanowić, co ma upodmiotowić aktorów miejskich, między innymi. Dlatego też jedno z naszych seminariów dotyczyło prawa do miasta i jutro w ramach tego bloku będziemy mieli całą sesję na temat prawa do miasta. A to są pewne tezy, które jutro będą rozwijane w wystąpieniu profesora Izdebskiego i w szeregu innych wystąpieniach praktycznych. Prawo do miasta musi być rozumiane również w taki sposób, że pewnych rzeczy się nie robi w stosunku do mieszkańców, a pewne rzeczy się mieszkańcom umożliwia. To jest zarówno prawo, które musi być rozumiane pozytywnie i negatywnie, ale ono się urzeczywistnia w jednym. Na ile w rozwoju miasta waży potencjał twórczy jego mieszkańców. To jest rozstrzygające. I jeśli chcemy tak, to trzeba inaczej popatrzeć na partycypację i dialog miejski. Popatrzeć na to, że taki dialog musi mieć zmienną geometrię i musi systematycznie różnych aktorów upodmiotawiać w relacji do innych aktorów, a nie tylko w relacji do władz miejskich, nie tylko w relacji do urzędu. Jeśli tak, to tak naprawdę chodzi o to, czy ci aktorzy będą w stanie ze sobą współdziałać, współpracować, czy będąc wyspami tworzą archipelagi. Bo te archipelagi to jest to, co tworzy nową jakość, tworzy nowe relacje. Jak my myślimy o relacyjności rozwoju miasta, to głównie myślimy o tej potrójnej helisie rozumianej na tej zasadzie, że trzeba uniwersytet połączyć z biznesem i połączyć z władzami miasta w postaci jakiegoś centrum transferu technologii finansowanego przez środki publiczne. Wszyscy myślą, stwórzmy własną Dolinę Krzemową, czyli jest to w istocie rzeczy Boulevard of Broken Dreams. To jest tytuł jednej z najważniejszych książek, które mówi, że nikt nigdy nie skopiuje Doliny Krzemowej, bo ona powstaje emergentnie w wyniku innych powiązań, powiązań miękkich, powiązań we współpracy. Proszę Państwa, nasze miasto ma 60 tysięcy miejsc pracy w centrach biznesowych. Za 5 do 7 lat 80% tych miejsc zniknie. Jeśli chcemy, żeby to działało na naszą korzyść, nie to, że znikną te miejsca, musimy stworzyć nową jakość, nowe powiązania. My dzisiaj z 14 firmami, między innymi z IBM-em, z Hitachi, nie będę wymieniał wszystkich, bo kończy się mój czas, realizujemy wspólny pilotażowy program studiów, które będą studiami łączonymi, korporacyjno-uczelnianymi. Chcemy stworzyć rzeczywiście obiekt
rozwojowy okrężny. O to nam chodzi. O to, żeby stworzyć spiralę rozwoju w oparciu o własne zasoby, aby się one wzmacniały. Tego nie da się zaprogramować. To można wyłącznie wytworzyć przez określone środowisko. A to oznacza, że tak naprawdę, jeśli chcemy myśleć kategoriami miasta, idei, to chcemy zaprzeczyć tej tezie, że trzeba zacząć od technologii, to się dojdzie do nowych rozwiązań. Trzeba zacząć od nowego pomysłu na rozwój miasta, od ponownego wymyślenia tego miasta przez każdą kolejną generację, przez dodanie przez tą generację czegoś nowego do jego dziedzictwa, by znaleźć te właściwe rozwiązania techniczne, które będą nam pomocne, byśmy byli sobą, byśmy byli Krakowem, byśmy się rozwijali, wykorzystując nasze zasoby. Tak jak Gorzów Wielkopolski, którego prezydent tu siedzi, musi odpowiedzieć na te pytania po swojemu, ze swoimi mieszkańcami. Dziękuję Państwu za uwagę.